Kolejna gigantyczna rzecz, właściwie wydaje mi się, że pokazująca dopiero w 100% moc Revita i jakby siłę, jaka tkwi w tej gigantycznej cyfrowej bazie informacji o budynku, czyli zestawienia. Zestawienia odzwierciedlające dokładnie to, co jest zamodelowane w oknie pracy, co jest zamodelowane w postaci trójwymiarowej. Te zestawienia tworzy się jakby w trakcie rozbudowywania modelu, bądź też na samym początku. Można je również zachować w szablonie projektowym i od samego początku, od pierwszego elementu, który będzie wstawiony do modelu, zestawienia będą rozbudowywane, uzupełniane. Odszukajmy w przeglądarce projektu kategorię zestawienia. Mamy tutaj Schedules Quantities, czyli zestawienia ilości i kilka typów zestawień, które zostały domyślnie stworzone jakby już na etapie modelowania, w trakcie tworzenia projektu. Mamy zestawienie okien, mamy zestawienie pomieszczeń, takie bardziej szczegółowe, z wariantami wyposażenia i tak dalej. To są informacje, które możemy wyciągnąć, które możemy definiować. Mamy zestawienie ścian, mamy również zestawienie drzwi ilościowe z podziałem na piętra. To w jaki sposób te informacje są sortowane w zestawieniach, to jest jakby jest definiowane we właściwościach zestawienia. W oknie właściwości widoku mamy 5 zakładek. Fields, czyli pola, parametry, które są poszczególnymi kolumnami w zestawieniu, filter, jaką kategorię czy jakie elementy chcemy w zestawieniu przedstawić. Sorting, grouping, sortujemy, grupujemy wszystkie elementy. Jeżeli będziemy mieli 1000 okien w modelu, no to warto, żeby były one jakoś pogrupowane, na przykład po piętrze, nie wiem, po szerokości, po typie i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że wyświetlenie każdego okna w osobnym wierszu spowoduje, że dostaniemy zestawienie o długości kilometra, więc po dowolnym parametrze możemy sortować. No i zakładka Formatting Appearance odpowiadająca za wygląd jakby zewnętrzny, taką wizualną formę tego naszego zestawienia. Jak wejdziemy sobie w zakładkę sortowanie, grupowanie, to widzą Państwo, że mamy 4 parametry, po których 4 kryteria jakby grupowania, które możemy zastosować do zestawienia. W każdej chwili możemy wrócić do parametrów i do tego, jaką do ustawień zestawienia, po to, żeby sprawdzić, jak ono było stworzone, ewentualnie wprowadzić jakieś konkretne modyfikacje. Szanowni Państwo, i to, co jest najcenniejsze, jeżeli chodzi o zestawienia, to sprzęgnięcie bezpośrednie z modelem trójwymiarowym. Przełączmy się na widok zestawienia okien, które zostało już wcześniej przeze mnie jakby wyświetlone. Proszę zwrócić uwagę, mamy podział wszystkich okien ze względu na poziom, na którym te okna zostały wstawione. Zaznaczamy dowolne okna z poziomu zestawienia, dowolną komórkę i na pasku narzędziowym w prawym górnym rogu, ostatnia ikonka na wstążce, to jest opcja Highlighting Model, czyli podświetl dany element w modelu trójwymiarowym. Jeżeli sobie to kliknę, to program automatycznie szuka odpowiedniego widoku, na którym dany element jest widoczny, no i w tle jest podświetlone na niebiesko. Mam nadzieję, że u Państwa również ten kolor niebieski, to podświetlenie widać. Jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakby lepszy widok, gdzie ten element jest pokazywany, to klikamy przycisk Show, a program automatycznie przełącza się pomiędzy kolejnymi widokami, gdzie ten element będzie doskonale widoczny. No i widać, że tutaj w tym widoku trójwymiarowym odnaleźliśmy to okno. Możemy spróbować jeszcze dodatkowo się obrócić. Widok był zamrożony, więc teraz będzie działała orbita. No i mamy ten element, którego szukaliśmy. Szanowni Państwo, w zestawieniach możemy definiować tak zwane warunki, formatowanie warunkowe, czyli możemy wrzucić pewną inteligencję do tego naszego zestawienia, także program w miarę modelowania będzie na bieżąco wykonywał analizy czy też weryfikację naszego modelu. Na przykład możemy uzależnić, sprawdzić jaki jest stosunek powierzchni przeszkleń czy powierzchni okien do powierzchni danego pomieszczenia, w którym te okna są wstawione. Jeżeli zdefiniujemy sobie odpowiedni parametr warunkowy i powiemy, żeby program w zestawieniu podświetlał nam, nie wiem, na czerwono te
pomieszczenia, w których jakiś tam konkretny warunek nie jest spełniony, to będziemy mieli od razu informację o tym, gdzie okien należy dodać, gdzie ewentualnie trzeba zwiększyć wymiar tych okien i tak dalej, i tak dalej. Czyli już od samego początku te zestawienia to nie jest tylko zwykła tabelka Excelowa, gdzie mamy listę pozycji, tabelka odzwierciedlająca jakby ten model, tylko zestawienia mogą być również narzędziem analitycznym, które będą sprawdzały jakby poprawność tego, co robimy od początku do końca. Pobierz nakładkę Revix ze strony itongsilka.pl.